Witam wszystkich. Kolejny unboxing, jak widać po opakowaniu, już nawet widać mniej więcej co to jest. Ale otwórzmy i zobaczmy co to jest. No teoretycznie ja wiem co to jest. Czyli jest to sterownik zaworu trójdrożnego, który będzie na małym obwodzie albo na dużym obwodzie. Jeszcze się nie zdecydowałem, który będzie zawór gdzie. Raczej, który sterownik będzie obsługiwać który zawór. Co będzie, jak to się mi bardziej szczegółowo sterowało. Ok. Sterownik zaworu regulowanego 3 albo 4 droga. Auration Hydra. Ciekawe, made in Poland. No, chyba nawet jest to made in Poland, ale zobaczymy jak to otworzymy. Jestem ciekawy. No, na zdjęciu wyglądało wiele większe, a tutaj takie małe. Jak to zawsze na zdjęciach. Aha. Otworki jak zawiercić, kosteczki. A typowa śrubki, żeby zamontować na ścianie i trytka i nawet jakaś taka lepszejsza, bo jest nawet jakiś numerek z formy i data produkcji 21 rok, 5 miesiąc, 26 dzień i jest jakaś kontrola jakości, czyli to jest ważne, czyli to nie jest typowo Chińczyk, zbudować, zapakować, wywalić. No, miejmy nadzieję, że to jest naprawdę made in Poland. Dobra, paczucha na bok i idziemy do głównego tematu. Co to mamy? Diamond ST20. Instrukcja obsługi. No jest instrukcja. Jest więcej niż jedna strona, co się można było spodziewać. No jest trochę tutaj. Będę musiał się też tym zapoznać, znając życie, żeby nic nie zdupać. Aha. Jest nawet schemat, jak co ma być podłączone. No ja będę miał, powiedzmy, że to jest mój bufor, a to są grzejniki, więc ja to będę miał w tym układzie. Czujnik przynajmniej będę wiedział, gdzie dać. No i jestem ciekawy, jak to się będzie sprawowało. Mamy instrukcję. Czujnik temperatury jest już zabudowany. Zalany klejem, taki typowy, no jak to się dupy nie urywa, coś tu na kabelku pisze, 24 AVG 80 stopni, kabel net, no, fajnie mięciutki, ciekawe ile miedzi w miedzi, ale to już nie wnikam, zakówki, to bym musiał zobaczyć o co chodzi, to prawdopodobnie będzie do tej kosteczki, żeby połączyć się z zaworem trójdrożnym. Co to tutaj widać? Jest to pełna miedziucha, nie jest to jakieś tam kryte aluminium. Czyli jest miedziucha, coś tu jest na kablu napisane, znajdę, czy nie znajdę jakiś opis, coś tu jest. Co to tutaj jest? 3 razy 0,75. A, lekko. 0,75. Powiedzmy 10 amper może przez to płynąć, a nie znam zaworu trójdrożnego, który weźmie tyle. Okej, okay, co to mamy? Met Pol. Czyli prawdopodobnie Polsze, jak to się mówi. Jest jeden certyfikat. W1, 16 amper, podstawowy, uniwersalna wtyczka. Dobra, co tutaj mamy na tym?
230 V, AC 50, 1,5 W. Max 250 V, AC 1 A. IP20, Made in Poland. Kusi mnie to otworzyć, ale najpierw do prądu. Jestem ciekawy, wiecie, jest tutaj za na trytce, na szczęście gdzieś tutaj mam, bo sobie utnę tu. No już naciąłem, ale jak to się mówi, jeszcze trytka będzie zaś użyteczna, typowo w skraptech. Okej, i działa. Coś działa. Aha, bo tutaj jeszcze jest naklejka. Jest jedna naklejka i jest druga naklejka. E0. 25. Tutaj nic nie styka. Tutaj jest żywe 230. Proszę nie robić takie coś w domu. No takie te guziczki takie. Nie wiem jak to się ustawia. Jak to się mówi, robię na Jana. Ale no działa to. Ciężkie jest. Piszczy. Dobra. Kwestia, teraz muszę skonfigurować i zobaczyć, czy to będzie jakoś działało. Powinno. No ten piszczek to tak, jak to się mówi, jak to będzie w piwnicy, to raczej nie będzie tego słychać. Może, że w nocy zacznie piszczeć. No ale zawsze jak coś takiego, jak to się mówi, dodatkowe zabezpieczenie, a nóż będzie słychać. Zrobimy taki mały test na czujnik temperatury. No na pewno widzi, że rośnie temperatura, tylko nie chcę tego uszkodzić. Dobra, działa już troszeczkę. Przeholowałem 90 stopni. On jest chyba do 100, więc no. Na pewno działa. Reszta z montażu, z obsługi tego będzie w trakcie, jak będę to łączył. I jak się troszkę z tym obędę, bo po ostatnim filmie ze sterownikiem wiem, że na Jana naciskanie nic nie daje. Dobra, pierwsze wrażenie, jest git. Jest git. Za te pieniądze jeden z najtańszych, no prawie że najtańszych, ale powiem szczerze, chyba wolę tego, jest to jakoś to się prezentuje, jak to się mówi. Dobra, dzięki. Lajki, subskrypcje, komentarze mile widziane. Jakby ktoś miał jakieś pytanie do sprzętu, widzę, że nie ma plomb, mogę otworzyć i zobaczymy, co tam w środku siedzi. Choć powiem szczerze, że te śrubki tak apetycznie wyglądają, że już sobie zobaczę, co tam jest. No niestety, mam taką naturę, że jak nie ma plomby, to idę jak dzik w majs. Nie umie się powstrzymać, zobaczyć co kupiłem i czy to było warte tych pieniędzy, bo to co jest na zewnątrz, to jest na zewnątrz, a to co siedzi w środku, to jest w środku i można po tym co jest w środku więcej powiedzieć o sprzęcie. No i powiem, że jest klasa. Widziałem już podobne rzeczy i nawet zaraz przyniosę taki mały sterowniczek, momencik. To akurat był sterowniczek, co miałem do pompki. Aha, jeszcze śrubki są połapane. Jak to się mówi, troszeczkę to jest inna klasa sterownika, ale na co bym zwrócił uwagę, no jest
To był naprawdę stary sterownik, służył do końca, tylko że później mi się zaczęły sypać non-stop czujniki temperatury. Prawdopodobnie coś tu jest uszkodzone, też zmieniłem już piec, już to nie jest, jak to się mówi, tak potrzebne. I tutaj były też jaja, żeby to wyciągnąć, z tego co pamiętam, bo trzeba było to odlutować. Ale o co mi głównie chodzi? Tutaj są elementy duże. Co prawda to by mogło dalej działać, tylko że już chwilowo nie potrzebuję tego. To mi się może przyda, jak będę robił solary. To wtedy go zaś zreanimuję. Na razie, jak widać, było naprawiane kilka razy i zawsze był taki sam efekt, więc do tego wrócę kiedyś. I do czego zmierzam? Tutaj już są elementy SMD. Nie jest wyciągnięty z prądu, wolałem się upewnić. Są już diody SMD, wszystko jest zminiaturyzowane. Są fajnej jakości kondensatory. One mają bardzo długą żywotność. Tutaj tak samo. Mała przerwa, tata mi przyszedł. Coś chciał. No i na czym skończyłem? Są elementy SMD, są kondensatory, nie elektrolityczne, to już są chyba polimerowe. Są naprawdę jakościowe części, nowoczesne. Wszystko jest SMD i jest mikroprocesorek. Nie wiem, czy mi się uda przeczytać, co to jest. 16F26K20. Nie znam. Firma też mi nic nie mówi. Ale wygląda to fajnie. Ja się nie wiem, czy mi się uda to wyciągnąć. Uda mi się wyciągnąć. I czemu uważam, że to jest polski? Tak teraz patrzę. Wszystko jest łączone na wtyczkach. Jakby to było chińskie, stawiam na to, że wszystko byłoby przylutowane na sztywno, bo by było taniej. My w Polsce lubimy, żeby coś można było rozebrać, przyłączyć, poskładać. No, powiem szczerze, fajnie to wygląda, jeszcze nawet pod, to nie jestem w stanie pokazać, pod wyświetlaczem też jest jakiś mały mikrokontroler, jakieś tam elementy SMD. No, jest fajnie. Cieszę się, że chyba wziąłem tego, bo bym żałował tańszego, tam było chyba 20 zł różnicy między droższym a tańszym. Nie żałuję. No i też patrzę, że ten transformator jest z firmy Han. Też to jest taka marka znana na świecie. Jest certyfikowane wszystko. Są elementy, które wyglądają na jakość. Nie jest jakość, tylko jakość. Co prawda tutaj troszeczkę elementów brakuje. Prawdopodobnie jest to już któraś tam wersja sprzętu, więc jakieś tam modernizacje były robione albo zmiany. Aha, widzę, że są... Tu jest prawdopodobnie nawet widać, przynajmniej ja widzę. Niestety nie mam takiej kamery, żeby to złapało. Tu jest gniazdko serwisowe. I prawdopodobnie się programuje chipa. Czyli chip jest uniwersalny i jest programowalny. Co też dobrze świadczy o tym, że mogą w trakcie budowy tego sterownika, tego ST20, robić zmiany w softcie, jak wykryją jakiś błąd, a nie, że jest na twardo soft wgrany i finito. Więc jak dla mnie, myślę, że będę zadowolony. Powiem tak. O ile poskładam i będzie później działało. Więc powiem szczerze, reszta wyjdzie w praniu. Ale ogólnie jestem zadowolony. Nie wiem, że nie, raczej nie zmarnowałem pieniędzy. Bo można było taniej kupić, ale jak mam do wyboru coś, co teoretycznie jest polskie, a polskie
to wolę jednak te polskie. Troszeczkę drożej, może nie ma tyle bajerów, ale po rozebraniu jestem w stanie powiedzieć, że było warto te kilka złotych dać więcej i mieć lepszy produkt. No i też troszkę jestem patriotą ekonomicznym, jak to się mówi. Wolę kupić nasze polskie, dać drugiemu Polakowi zarobić, niż coś importować i żeby jakieś tam mega dupne korporacje coś zarabiały. Dobra, więc można powiedzieć, że to jest unboxing i w dodatku rozbieranie w jednym, czyli taki pełny reportaż, co to jest i czy to jest warte pieniędzy. Ja uważam, że jest. Tym bardziej, że jest to naprawdę fajnie wykonane. Plastiki są grube, są jakoś jest też fajnie. Jakość plastików też jest fajna. Ogólnie za te pieniądze, co to kupiłem, było warto. Dobrze. Dzięki wielkie. Jeszcze zobaczę. Dzięki wielkie za obejrzenie, lajki, subskrypcje, polubienia, dislajki, komentarze, mile widziane. Mam nadzieję, że się podobało. W razie pytań proszę pytać. No i działa tak jak poprzednio. Kwestia konfiguracji. Na razie, do zobaczenia. Cześć!